kraba, bo to tak się robi, zobacz, patrz. Ja wiem, co jest? Ja tylko chciałem wiedzieć. Talion 1 do 10, jak czarny jest. Tak to się robi. Jest! Jaki obrotowy! Jesteś bardzo czarny, Nexus. To to tak, Nexus, postaw mnie. Muszę sobie zainstalować. Muszę sobie zainstalować silniki odrzutowe, żeby wiesz, ten. Żeby zapierdalać. Nie, dzięki. Żeby się prostować w przypadku wypadku. W przypadku wypadku. Robisz taki, żebyś się nie wypieprzał. Mógłbym zrobić taką platformę szeroką, ale. Ja lubię takie niestabilne pojazdy. Oh shit. No shit, teraz uderzą wszyscy. Jak leci. Ale się nie wywala ten mój pojazd, o dziwo. Okej, dobra, za dużo mocy. Too much power! Okej. Panowie, życzę mi szczęścia. Dlaczego nie mogę budować tego? Na szerokość też, tylko... Rocky, chcesz ładne coś? Zobacz. Jasny ku niebu. Gdzie jesteś? No chyba wysyła tą swoją platformę, czy jak? Lecę! O Boże, ty będziesz jak świnia. O! Spadaj, matko! Motor się wywalił. Tak, nie poleciał. Już go nie ma, już jest na księżycu chyba. Panie kapitanie. Lądujesz, stary? Lecę na dół. Te takie petardy, te motylki, jak to się chyba tak nazywało. Lecę na dół. Tych obkręcały się, kurde, leciały. Nice. Wow, to było niezłe. Ląduję! Ikonator 4000, no ale... Gdzie? A tam jest. Wylądowałem. Wszystko dobrze? Hej, tu. Pójdzie. Despół R znowu błysnął! O Boże. O, nie wierzę. To było dobre, to było dobre, Yuhi. A ten kto tutaj sobie robi jakąś kapsułę? Początki rakiety są dwa. Ciężko jest coś zbudować wysokiego, ale... Yuhi, lecę cię szukać. Nie, już jestem. Ja tu lowridera zbudowałem. Chodź tu, Grabek, chodź. Wsiadaj. Jeszcze nie latałeś. Ja chyba. O kurde. No to żeś poleciał, stary. Nie wyważyłeś w ogóle środka ciężkości. Nie wziąłeś poprawki na brzuch, ziom. No, przeciążyło. Rok. Graba, bo to tak się robi, zobacz, patrz. Ja wiem, co jest? Ja tylko chciałem wiedzieć. Talion 1 do 10, jak czarny jest. Tak to się robi. Jest! Jaki obrotowy! Jest. Jesteś bardzo czarny, Nexus. Jak ty żeś to zrobił? Sprytne. Ej, chodźcie, ustalmy sobie jakiś cel i róbmy, bo no tak właśnie, bo my żeśmy tak robiliśmy, że mieliśmy na przykład 10 albo 15 minut, wszyscy odgradzaliśmy się ścianą i na przykład robiliśmy jakiś tam... powiedzmy, nie wiem, atrakcje w parku rozrywki, jakimś takim, jakąś taką karuzelę zrobić, nie? My żeśmy takie challenge sobie robili i 15 minut budujemy, po 15 minutach każdy odkłada i prezentujemy, zazwyczaj z mega beka przy takich rzeczach. Okej. No może i tak. Wiesz, nic robisz? Co to? To prysznic jakiś? Powiedzcie mi, a jak podpiąć do... Bo u ciebie jak byłem z Yuhi, to miałem pod... na pasku narzędzi miałem ten włącznik. Jak to ustawić, żeby on był na pasku? Musisz podłączyć do fotela, podłączyć narzędzia bo to do fotela. O Boże, do guzika i guzik do fotela. Można podłączyć? Patrzcie na to, oh my god! Tu leci woda. Mogę sobie, jakbym się przewrócił. Poidło. A mogę się teraz przewrócić jeszcze raz. A to kibelet z drugiej strony. Ej, ale już się kurde myśli, co? Dłuższy temat. Stop. Damn it. Ten ale to jest dobre. No, bardzo dobre. Bardzo mi się to podoba.
Stary, wiesz jak to powinno być? Powinno być inaczej. Czekaj, patrz. Ja to robię kibel. Ale ja jestem, panowie, za tym, żebyśmy zrobili nogi. Sobie cele. No, cele. No zróbmy więzienie, automatyczne więzienie. Grabę zamkniemy? Właściwie seto. Kurde, czemu tak dropi dzisiaj? Coś się dzieje. Bigbox dobry. Graba jetpacka i podepnij samochód Roka do siebie i odlećcie razem. Była coś trochę ładno podczepić i odlecieć, stary. Czekaj, tak miało być. Okej. O tak. O, o tak. Panowie, mam ten chyba. Chyba jest źle. Chyba jest mega źle. O kurde, czekajcie. Ja chciałem zrobić sobie tutaj domek. Fuck. Czekaj, stój. A możesz zrobić domek? O, to lustro, taka czacha przy tym? No, jak spojrzysz w to, to... Iż... Hej. Ciebie. Dobrze. Ej, to będzie dobre. Zaraz będę... Jeden... Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz tak. Patrzmy pierwszy. A w drugą stronę. Dobra. Co robisz? Co? Ja? Czekaj. Chyba dobrze będzie. No nie, no co to, kurde, wiesz, czekaj, popatrz. Ale tutaj też ludzie mówią, żeby zrobić na przykład ogromną ciężarówkę i każdy będzie sterował inną częścią, że ktoś na przykład sterowaniem, ktoś jakimiś drzwiami, czymś innym. Mamy zbudować Megazorda po prostu. No, moglibyśmy zbudować Megazorda. O, to jest dobre. Na koniec świata, jeszcze dalej! Ej, możesz nie bawić się guzikiem? Halo? Twoje nie, sio. Nie jest okej. Okay. Teraz tylko muszę kąty popracować, wiesz? To dziwne. Że to tak się nie chce połączyć, a ten switch? Czemu to nie chce się połączyć? What the fuck? Bójka za daleko. A można jakoś moc silników odrzutowych zmieniać? Czy one są, mają nie. Stałą? To. No dobra. Nie, to może ja jestem chętny za taką budową. To jest mega fajne, to polecam. Które odpada za kąty? Taką fajną, zgrabną konstrukcję, teraz mam jakąś szafę cholerną. Panowie, nieście papier. Jo. Nieście papier, chyba mam sranie. Wszystko dobrze? Z mojego tronu odleciałem. Zesro się. No. To co? Budujemy taki autobus? Nie wiem, czy nie będzie trochę trudne, żeby zgrać tyle osób w ten. Jeden od kierowania. Jeden od nadawania prędkości. I jeszcze możemy zainstalować jakieś silniki odrzutowe, żeby korygować kierunek jazdy. Dla dwóch osób. Aha. Ups, nie w tą stronę. No dobra. Widzę, że ten pomysł nie przeszedł. No ja te challenge bardziej lepiej przesunę, kurde. Każdy buduje za kurtyną, a później odsłaniamy nasze dzieła. No kto mi tutaj zepsuł coś? Zamorduję. Co, jakie jest twoje dzieło? Śliczna muzyka mi to gra. Co się stało? Co tu się stało z tym? Uwaga, jak coś poleci w kosmos, to nie moja wina.
O matko. Poleciało. Dobre to jest. A ja pierdzielę, zbuduję taki... jakby to zrobić? Zrobię trzyosobowy ten pojazd. I ktoś będzie kierował, nadawał prędkości, ktoś będzie do obsługi silników odrzutowych jeszcze. No i taka piękna konstrukcja, ktoś musiał zepsuć. Dzięki. A co się stało z twoją konstrukcją? To ja, kurde, ja sobie tutaj swoje robię. O kurde, to będzie dobre. To co tutaj robię, to będzie dobre. A ja sobie ten... Ja zrobię taką konstrukcję, żeby seta zaprząc do jakiejś sensownej roboty. O! What the hell? Kto to dźwig zrobił? Czy to jest do szpachli? W sztabku zrobił chyba. Dobra. To w zasadzie trzeba by zbudować ten... Dwa pojazdy niezależnie. Jeden, żeby się podnosić do góry. No dobra. Ja inaczej to zrobię. Pyk. Okej. Okay. Nie tak, cholera. I teraz... Tak. Okej. Okay. Pomocy. To ty se zrobiłeś. Możesz mi ustawić? Okej. Okay. Okej. No i mnie zostawił. Okej, dobra, czekaj. O, można sobie odsunąć tę kamerę. O nie. No, można, normalnie. Tak, pod altem. No, teraz już wiem. Teraz już wiem. To by tak idealne. Zwykle. Co robisz, Rocky? No właśnie buduję dla ciebie stanowisko pracy. Które? Będziesz kierował, ty będziesz kierunkiem ten, a ja będę prędkością. O! Będziesz kierunkiem, a będę prędkością. Ale poczekaj, bo to jeszcze nie jest gotowe. Ups. Okej. Okay. Resort, zwykły resort potrzebuje. Przydałby się, że możliwość kopiowania niektórych elementów, żeby nie trzeba było... Budować ich kilka razy. I see what you did here. Ja w ogóle bym chciał przeklejanie, na przykład, że dany element się nie uda, to żeby go można było przekleić. Albo odłączyć coś, co się odłączyło, to przykleić jeszcze raz. No tak, 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 właśnie o to mi chodzi. Ja mam inny pomysł. A jest możliwość ustawienia czegoś tak, żeby się cały czas obracało? Tak. Jak? Za pomocą? Urządzenia. Dobra, potrzebuję. Silnik jest. Potrzebujemy siedzenia, dwa. Kurde. Idealne urządzenie. Chyba jest symetryczny. Jest. To tam poleciał. No, próbuję okiełzać moją maszynę. Moją moc. No nie mogę, kurde, budować. Dobra. Okej. Okay. Coś czuję, że to będzie wyśmienite. Co się będzie wyśmienite? Ja czuję to. Co się dzieje? Jet. Halo? Gdzie jesteś? Jakiś lak mnie złapał i zaczął mi przesuwać samemu. No da, tak mogę się dzieje. Mogę się teraz ruszyć. Dzieje czasami. I teraz tylko podpiąć. No i hitbox. No nie wiem, to chyba chodzi. Tutaj testuję tylko.
Tak. Nie, no prawie już działa. Dochodzimy do perfekcji. A co robisz? No robię po prostu zwykłą maszynę latającą. Może to nie jest coś takiego zwykłego. No dobra. Ups. No to nie działa. Wow, wow! Moja maszyna się trochę zmaszyniła. No silniki z mocą. Da się ograniczyć moc thrustera, czyli tego odpychacza? Chyba nie, właśnie też próbowałem jakoś zmieniać, zwiększać, tak żeby mógł sobie, wiesz, stabilnie lecieć nad ziemią. Ale nie. Możesz sobie ustawić na guzik, ale to. Ciężko jest zrobić taką maszynę niestety. No bo mój. On nie chce jakby mi. Za przeproszenie. Ona nie ma tej swojej fizyki. No bo to nie chce mi ten, to mnie Seta, chodź, obraca. Potrzebujecie. Gdzie jesteś, Rok? Pokaż, ja sobie popatrzę. Na wzgórzu jestem, na wzgórzu. Gdzie jesteś, Rok? Na którym wzgórzu? Boczmy, tu jest tylko jedno takie wzgórze. Ale nie wiem, czy to da coś, te boczne rakiety. Ale zaraz, niżej. zaraz. Nie wiem, tu jest parę wzgórz, Rok. No tu jestem, ja was widzę z dołu, bardzo wyraźnie, więc ty też musisz mnie widzieć. A jesteś tam, gdzie choinki, czy tam, gdzie skały? Tam, gdzie ja jadę. Dobra, nie podjadę. Co macie? Pięknę. Co tam, Rocky? Czekaj, Adam. Jeszcze spokojnie. Nie, jeszcze poczekaj, jeszcze musisz poczekać. Miała być ciężarówka chyba. To jest dopiero pierwszy projekt. Okej, gotowy? Ty jesteś ten, kto siedzi z przodu, jest od skręcowania. To ja skręcowam. No, ale nie... panie, ale w drugą stronę pan to ustawił. Żeby było trudniej. Steruj się to! O Boże! Nie, co za dętkę. Co to jest za puszerę, kurde, a ty... Dobra, jedzie, spokojnie. To jedziemy w podróż, Seto, dawaj! Nie, trudno. Aj! O kurde, że to się tak wywraca? Co ty tam robicie? No, nie wierzę. To się wywracamy. Panie, pan żeś to zrobił? I panu ktoś to... Czekaj, zaraz je przestawię, no. Nie mówię o tym, że mam w drugą stronę, bo to tam lipa, ale chodzi o to, że to się przeważa, no. Kurde, ale prawie mi się udało, tylko że moja machina latająca... O, panie! Co to było? Ktoś tam zdjął ten. No zdjął, a nie chciałeś tego? No, chciałem. O, ale lach mnie złapał, ale już no, jest dobrze. Trochę ścina, za dużo rzeczy. No hej! Juhi, ty jesteś? Ale przód mi nic nie da, powiem wam. Jestem. Wierzy ci lightpad? Wiem, właśnie resetuję. To wam się dzieje z tym. Postaw nas na słupku, grawa. O, dzięki. Ojej, ale jestem wysoko. Pozdrawiam mamy, tatę. No, aha, potrzebujesz silników? Jaka pompa. Działa jakoś lepiej. Opa! Tak, ale to pomysł był dobry, znaczy nie trzeba... Pomysł był dobry, ale wykonanie... Takie średnie. Co ty gadasz? Wykonanie też było spoko. O kurde, kto zrobił jakiś... Wow. Też na razie jest za lekki. Się złamało, no. O, to aż belka pękła. To trochę pękła, sorry. Wiem, zauważyłem, wiesz? No czasami coś pęka, nie? Czas chyba już schudnąć grabek, co? Okay. Aksie, to ja teraz będę używał innego rodzaju napędu. Oj się, tylko nie wiem co z moim pojazdem zrobić, że on latał normalnie. A ty nie zrobisz tego, wiesz, nie ma takiej możliwości. Hello, this is Mexican space program. Taco burrito. O kurde, potrzebuję kierowcy. O kurde. Ale zrobię mu klatki. Ej, no weźcie się z mojego! Wiecie co, zróbmy może ten nowy serwer, bo już za dużo rzeczy mamy i... Zajmij się skończyć tylko, okej? Taką rzecz buduję, stary, a ty mi nowy serwer. No i co ja mam robić? Teraz szybciej zrobię to. A nie, czekaj, bo ktoś tam nie odpieni nam.
No i co teraz? Musisz mieć coś innego niż młotek chyba, żeby to zdjąć. No to prawym klikasz po prostu. No. O, o, czekaj, wow, wow, wow. Dobra, i co ja robię? Ty sterujesz. Holy shit. Gdzie my jedziemy? No gdzie chcesz? Ej, powiem ci, pojechali, że to chyba jest zły pomysł. To jest zły pomysł. O. Dobra robota, Rocky. No nie wiem, czemu nie jest taki stabilny. To czemu on nie jest stabilny? Dawaj, odpal. Odpal, było fajnie. Dawaj. Bring the power! Może ty może za ostro kręcisz, Nexus? No, zobacz, patrz jak bokiem jadę. Czekaj, no ten... Dawaj, łapcie to! Co tu łapcie się dzieje? Łapcimy to. Stój! O Boże! O kurde. Dobrze jest. Ej, jest śmieszna sprawa z tym takie, no taki po... Uuuu, się dobra, szerzej koła muszą być, bo ten się wybrał. Wiesz co, no to, nie, problem jest z tymi silnikami. Wydaje mi się, one że to są... Wydaje mi się, że to dlatego, że nie ma ten, ze wszystkich stron amortyzatorów, to jest raz. Nie, amortyzatory to być może też, ale wiesz, tutaj silniki się obracają. No nie wiem, czy ich nie za dużo, może one za bardzo się gibają właśnie, jak ty... Zobacz, bo jak ja skręcam w moim pojeździe, to u mnie nic kompletnie się nie dzieje, nie? Ej, bo tak musi zrobić, zobacz. Nexus. No, może masz rację. Patrz Nexus na to. Uuu, jaki low rider. Kurde, ale jazda. Low rider. A to kosiarka do trawy i on, wiesz, spada i gości. Ja pierdzie, co tu się dzieje? No, fajne. Ale brakuje wielu elementów jeszcze tutaj, kurde. Ej, no nie! To sorry. Moje, no. No dobra, panowie. Ja, dobra, to co? Kurde, musimy się podjąć decyzję, co robimy, bo tak na razie się, kurde, wydurniamy. Ja się dobrze bawię. Ja też się dobrze bawię. No nie psuć mi! Pierwszy raz mam pomysł! Pierwszy raz na Rok. Trzeba rozmnożyć samochody. No what? Kto to zrobił, jakiś latający krzyż? Gdzie jest krzyż? Co to jeździ? Dobry pomysł. To taka flaga. No możesz tak. To jakiś marsz ochrony demokracji puścić, wiesz, będzie z biało-czerwoną flagą jeździć. Puszczę przed pałac prezydencki. Dobrze, to gonię. Czekaj, gonię go. Czekaj, muszę go zobaczyć, bo to jest... Czekaj, gonię go. Fotel sobie postaw tutaj, fotel. Ej, mam. Ej, teraz mój spieprza. Ej, teraz mój spieprza, co się dzieje? Dobra, nie wyłączyłeś gazu. Czekaj, nie podjęłem jednego koła, nie podłączyłem. Dobra, jest okej. Tak, sas. Co się dzieje? Weź go na podnośnik, wsiądź na fotel i eskę. Wyhamuj go. A co robisz? Co ty jeszcze robisz? Zaraz, który mój pojazd jest? Byłem już tutaj skupiony. Jest, tutaj. Idę od was. Dobra, wsiądzie. O, to super. Świetnie. Pomocy! Zwróćcie się tam? Coś jest grane, jak trzecia osoba wsiada, to ten... Znaczy, jak druga osoba wsiada, to się nagle wywala. Właśnie wsiadaj na razie, sprawdzę, jak to jeździ. Wow, sorry. Wjechałeś za krzaka, nie widziałem cię. Jakieś... Aż skubaliście się za lekko. Inaczej ten. O kurde. Teraz tak. Pięknie, tylko latam i sprawdzam, co zrobicie. O Boż. Sam jedzie, nie muszę mu gazu dodawać. Ja bym sobie, kurde, tutaj opcjonalne turbo też walnął, tak jak wy tutaj macie. To ja też chcę. Ciekawe, czy by się dało u mnie zrobić. A wy kupiłeś patent? No powiem ci, że... Wiem, to trudno. Pegarski chyba. Wiem, o co chodzi. Ten...
No. Silnik ma taką moc, że mi od razu pod... ten, koła tak mocno się obracają, że mi przód podrywa do góry. Zrób napęd na przednie koła. No, albo zmniejsz moc w silnikach. No, w sumie. Tak. Ale nie, jest okej. Okay. Znaczy, jest to dobry pomysł. Muszę sobie sprawdzać, jakie to fajne rzeczy. Chciałbym zrobić pojazd, który jest niesymetryczny, czyli ma na przykład 3579 kolumn, ale się chyba nie da. Da się, spokojnie, Rocky. Tak? Zobacz, ja mam na 5, na 7 teraz. Wiecie? Aktualnie. Nie wiem, ale to nie pasuje do mojego pomysłu. Za bardzo. All lock. No już walną we mnie dlatego. Czyli faktycznie ledwo serwer radzi z tyloma konstrukcjami. Właśnie faktycznie mogę przełączyć sobie na przedni napęd. A w ogóle jeszcze nie robiłem żaden z przednim napędem w ogóle, tylko... A w ogóle zrobię sobie na 4 koła napęd i zobaczymy. Jak to będzie działać. To nie miałeś na 4 kołach? Ja zawsze mam na 4. Nie, ja miałem na ten. Na 3. 6. Wow! Kurde, dobrze, czekaj, dobrze działa. To jest dobry pomysł. Ale... A kurde, prawie mi się udało polecieć. A dobry pomysł dajecie w sumie. Czemu ja nie mogę podłączyć jeszcze jednego koła? A co za pomysły ludzie dają? Znaczy wiesz, no na przykład, że możecie robić zawody w budowaniu pojazdów. Ale ja mogę tylko podłączyć... Na przykład ileś tam kół, na przykład 20 kół musi mieć, kurde, czy coś, nie wiem, jakieś takie rzeczy. 4. A jeden silnik tylko 5 kół może obsłużyć? Tak, tylko 5. Ale gówno. To musimy sobie, to następnie, jak odpalimy nowy serwer, to sobie zrobimy taki ten konkurs. No możemy tak zrobić, bo tam na tych platformach po prostu odgradzamy się i możemy sobie tak porobić, nie? To co tam przygotował. Już serwer nie wyrabia. No. Możemy zresetować, jak będziesz gotowy. O kurde. Wiem, że Yuhi coś chciał skończyć, ale... Jak chcę skończyć? Ja buduję aktualnie. Okej. Okay. No, serwer ma dość, powiem wam. Już nawet jeździć nie mogę prosto. Zróbcie kombajny. O kurde, kombajny. Kumbaya, my lord, kumbaya. No dobrze, no to już chodzi słabo niestety. Ej! Wow. Tu jest! Myślałem, że on jest na tym, na podnośniku. Nie jest. Okej. No dobra. Porzuciłem prostotę moich konstrukcji. Muszę zobaczyć, co wy żeście tutaj powymyślali. Na 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6. A ty to robisz. A to jest fajne, nawet widzę, jak się zmieniają obciążenie na koła, jak się zmienia w zależności od tego, czy jest otwarta, czy zamknięta ta. Nieźle. Okay. Serio, już mam chyba ze 20 klatek. No. 46. Może Rainbow? Chcę zostawić to zadanie. O, Rainbow też jest dobrym pomysłem. No, czemu tutaj są buty z kurczaczkami? W tym kiblu. Te buty z kurczaczkami. To co robimy, panowie? Poczekajcie. Co ty ich chcesz zrobić? Już laguje tak, że się grać nie da. No, jest masakra, jak jest za dużo przedmiotów, które leżą tak sobie. No, to ten... i tak jest sporo, zobaczcie. To każdy, wiecie, gdzieś tam jednak fizyka działa na to, nie? Na podnośniki najlepiej dawać. To jest dwójka, okej. Okay. Tak, ale każdy może mieć tylko jeden podnośnik. Dwójka i trójka, okej, okay, dobra. Tak chcę zrobić? Coś takiego. Już się graba ten twój pojazd otwierany. Patka pokazujesz? To się będzie kręciło jeszcze. No właśnie, czemu się nie kręci? Koncepcja. Aha, okay. Ja robiłem takie pojazdy z windą w środku, tam wiesz.